Hej, witam Was w kolejnym odcinku z gry Shake Sandwich. Od dzisiaj jesteśmy na wojowniku i zaczynamy event Golda, więc jak już widzicie, tutaj moje wynagrodzenie jest 5 razy większe z okazji właśnie tego wydarzenia, czyli Golda. Oczywiście to jest warta z 9 godzin, żeby dla Was nagrać odcinek, więc tutaj właśnie to uczyniłem. Zaraz po północy sobie odpaliłem wartę na 9 godzin, żeby tutaj wszystko było w porządku. Myślę, że możemy zaczynać, a ja jeszcze przypominam Wam o łapeczce w górę, komentarzu i subiku, jeśli go jeszcze nie macie. No i też zachęcam do odwiedzenia linku w opisie, czyli fundusz wsparcia dla naszego peceta i Discord dla widzów, także zachęcam. A my już przechodzimy do tego, co tutaj się będzie działo. Także odbieramy sobie 90 milionów i zobaczmy, co tutaj mamy dalej. Na pewno musimy odebrać jakiś tutaj klejnot, tylko że nie mamy miejsca. Ok. A, bo dzisiaj dostaliśmy tutaj nieśmiertelkę z kalendarza, jeśli dobrze się orientuję dokładnie. Więc teraz już miejsce będziemy mieć. Jakiś czarny klejnot nam wypadł. Teraz lecą oczywiście same duże klejnoty. Szkoda, że czarny, a nie beryl. 833, więc możemy sobie go wyrzucić. Bo tutaj już czarne nam nie są potrzebne. Tutaj wszystko praktycznie jest w pomarańczowych. Tutaj jeszcze Maguś jednego pomarańczowego nie ma. Kusia też chyba tylko jednego nie ma pomarańczowego, więc powolutku zbieramy te pomarańczki i mam nadzieję, że to będzie teraz coraz nam lepiej szło. Dzisiaj wieczorem kopalnia klejnotów na poziom 36 się postawi. Zaraz będziemy stawiać po niej 37. Posurek mamy. Dzisiaj jeszcze te surki myślę, że nam tutaj nadrobią, więc będzie fajnie i sympatycznie. W Kildi możemy sobie dołączyć do obrony. Możemy sobie od razu też zaatakować pupila. Sześciogłowa hydra. Szkoda, że nie dajemy rady tej siódemki zbijać. Tylko raz nam się na razie udało. Mam nadzieję, że wrócimy do tych czasów i będziemy tutaj już bić 7-8, a nie znowu 7-6. Więc ok, tutaj mamy to ogarnięte, możemy przejść do arenki. Kogo byśmy tu chcieli spróbować zaatakować? Może tego maga Carlosa? Niestety się nie udało. No nic, bywa i tak. No to idziemy na koło, zobaczymy, co koło nam da. Byłoby miło, gdyby rzuciło się na pewno goldem, no ale zobaczymy. Jest na razie drewno, drugi raz drewno, kamień, dusze, trochę expa, są trzy grzyby, znowu dusze, jest cytryna, znowu drewno, ale mamy w końcu złoto. Jest pierwsze złoto, drugie złoto, spoko. Jakiś czapka. Czapka może iść do toalety, to na pewno. I to na rozmontowanie, chociaż nie sprawdziłem plakatu. Mam nadzieję, że nie będzie w rzucie pika. Na szczęście nie, na szczęście nie. Pokonaj tylko pupile. Także spoko. To o tyle dobrze, że nie straciłem plakatu. No i dobra, czy jeszcze jakieś złotko? Niestety nie, więc tylko 2 złota, ale to nic, jakoś sobie tutaj damy z tym radę. Dzisiaj laty, więc mam tylko jedną niestety, szkoda. A zobaczmy, jak tam z rozmontowaniami, czy mamy coś na rozmontowanie. Z tego co widzę, to chyba nie. Wszystko takie, co daje bardzo mało odłamków, więc będziemy też liczyć na to, że dostaniemy coś z awki. Takiego dobrego pod rozmontowanie, więc tutaj z koła trafił nam się item do toalety, więc to i tak jest już spoko. No i idziemy na pupile. Idziemy na pupile, tutaj za dużo karmienia dzisiaj nie będzie. Jak widzicie, za dużo tego jedzonka tutaj nie mamy. Ważne, że ptaś nakarmiony. No i dzisiaj ogień, więc ogień może też dzisiaj uda nam się nakarmić. Tracer, 1412 karmień. Coś byśmy tu wybrali, może mrok. Bo ogniem się jednak troszkę cykam, że tak powiem, bo zaatakować, więc spróbujmy tutaj pokonać tego Tracera. Tutaj widzę, że Chomp to pewnie będzie kogieniut. Dokładnie, więc raczej powinniśmy to ugrać, chociaż no walkami pupili jest bardzo, bardzo różnie. No właśnie, właśnie o tym mówię, że jest różnie, kwadratowo i podłużnie, niestety się nie udało. No i teraz na berserkera zwerga trzeba będzie wypuścić wodę. Musimy dzisiaj ten plakacik zrobić, bo to jest jednak prawie 10 milionów expa. No nic, no idziemy teraz na awkę.
i zobaczymy, czy uda nam się tutaj coś ciekawego wyfarmić. Na pewno będziemy chcieli tutaj wyfarmić trochę drewna, żeby tutaj na spokojnie móc sobie budować kolejne kopalnie. Ale jeśli nawet dzisiaj nie wypadnie, to może wypadnie w następnym dniu, bo to jest dzisiaj dopiero piątek. Jeszcze mamy przed sobą dwa następne dni z eventem, więc na razie się tym nie przejmujemy. Jest truskawka, to od razu sobie ją wrzucimy na postać na Infernixa i idziemy dalej. Dyszka czerwona, ale będziemy tutaj brać oczywiście misje najkrótsze pod największą ilość golda, no bo wiadomo, jest event, więc trzeba korzystać. A zresztą i tak na tym wojowniku już idziemy z golda, więc jakoś tutaj sobie już z tym będziemy dawać radę. No i jako, że jest event golda, to też będziemy sobie na pewno pić po jednym piwku, żeby zobaczyć, czy uda nam się jakieś tutaj zdecydowanie lepsze misje wyciągnąć z tych dwójek i czy nie będzie bugów z tymi dwójkami przy każdym piwku. Także to sobie wszystko tutaj ogarniemy i mam nadzieję, że będzie miło i sympatycznie. Na razie mamy dość sporo tego golda, ale to wiadomo, że jest warta z północy, warta teraz odebrana, więc no trochę tego jest, no ale teraz skupiamy się na kawce, mamy śliwkę, też jest dobre. Na razie dość sporo takich misji długich, bym powiedział, niestety, ale raczej powinno się to za chwilę zmienić, bo jak będziemy pić po jednym piwku, to tam szans na te długie misje będzie troszkę mniej. Dobra, na razie widzę też, że sporo tego kamienia nam leci, a drewna jak na lekarstwo, bym powiedział. Doła dostaliśmy dość sporo, jest kolejna śliwka, więc śliwkę też od razu wrzucimy na postać. Tutaj są jakieś buty, ale tutaj mamy dwójkę, więc chętnie weźmiemy dwójeczkę. Tutaj kolejna dwójka, nie ma nic kompletnie. Tutaj znowu kolejna dwójka. No liczymy na te surki jednak mimo wszystko, żeby tutaj uzupełnić sobie stany magazynowe. Bo byłoby miło później budować bez problemu tutaj te wszystkie inne budynki. Znowu ustaliśmy item, który nie ma odłamków niestety, więc będzie problem z miejscem. Będziemy coś musieli pewnie wyrzucać za chwilę. No chyba, że teraz gra nam rzuci jakieś itemy do rozmontowania. Bo jeśli nie dostaniemy itemów do rozmontowania, no to myślę mimo wszystko, że takich słabych nie będziemy rozmontowywać, tylko po prostu będziemy je wyrzucać. Jest dwójka, na szczęście z dobrym goldem i jeszcze z kamieniem. No tego kamienia nam leci dość sporo. To jest fakt. To jest fakt. Chociaż tego kamienia to mamy też bardzo, bardzo dużo. Więc szczerze wolałbym dostawać drewno niż kamień. Dobra, w końcu jest drewno. Dobre i tyle. 15 baniek. No i lecimy, patrzymy co mamy dalej. To jest dopiero drugie piwko. Więc jeszcze dużo przed nami. Jest kolejna truskawka. Więc dzisiaj Infernix już nakarmiony. Tutaj weźmiemy fajne rozmontowanie, ale tu więcej expa. Więc weźmy, jest kolejna śliwka. No jedzeń sporo leci. Akurat dobre. Tutaj zbugowana dwójka niestety. Tak nie jest najgorzej, bo za 8 milionów. Nie za 4. Więc ok. Tutaj mamy piąteczkę, tutaj jest dwójeczka, bardzo chętnie sobie ją przygarniemy za 16 bańki. Czerwona. Czerwona dwójka, ale też chyba na golda bym powiedział. Niech będzie. Piątka za 16, jest kamień. No tego kamienia to leci. Same piątki? Nie, na szczęście nie. Jest dwójka za 10. I co, znowu zbugowana? Na szczęście nie. Jest dwójka za 16, bardzo chętnie. I czwarte piwko przed nami. Piątka, klepsydra, ok. Tutaj piątkę kolejną sobie machniemy. Dwójka, czerwona, siódemka, ale no niestety na golda bym nawet powiedział bardziej. Tutaj też weźmiemy dwójkę. To dlaczego by nie? Tutaj jakaś
Czapka. Ale jest dwójka za 16. Już myślałem, że sobie weźmiemy tą czapkę na rozmontowanko, ale jednak się trafiła dwójeczka. Dosyć fajna, więc dlaczego by nie skorzystać? Kolejna dwójka za 16, czyli niezbugowana. Super. Więc dzisiaj zyskujemy dużo, dużo na tych dwójkach na razie, żeby nie zapeszyć tylko, bo to by był na pewno dość spory problem. Jest truskawka kolejna, ale truskawek już mamy dzisiaj nakarmione wszystkie. Infernixy jest item. Item, kurde, słaby. Dobra, out do wyrzucenia. I lecimy sobie dalej z misjami. Dwójka za 16. Dwójka za 6. Szkoda, że tam jedynki z przodu nie było. Dwójka za 16. Super, super. Już dość sporo tego golda mamy. Powiem szczerze. Tu bierzemy oczywiście najdłuższą. Najdłuższą i z najlepszym goldem. Tam były dwie za 11, ale nie były zbyt fantastyczne. Może itemy były do rozmontowania, ale to nic, to nic. Dwójka, oczywiście. Piątka, dwójka, jest dwójeczka za 15, super. Miliardy 200 już mamy. Oby tak dalej nam to szło. Piąteczki znowu niestety same. To jest przynajmniej piątka za 16 milionów. To jest o tyle dobre, czerwona, ale nie wiadomo na co tak naprawdę. Kolejna piątka, sporo teraz piątek nam leci. Chyba troszkę zapeszyłem, powiem szczerze, z tymi dwójkami. Cieszyłem się na początku, że tak dużo ich mamy, a teraz trochę gorzej z tym jest. Jeszcze lekko zbugowana misja, najmniej dała kamień. I już mamy ósme piwko. Ale Golda też jest dosyć, dosyć przyzwoicie. Już mamy na pewno na 130 statystyk, więc jest spoko. Czy dobijemy do miliarda 500? Myślę, że tak. Myślę, że raczej bez problemu. Zobaczymy, co tutaj dalej nam się uda wykombinować. Goldikiem. Tutaj 16,5. Bardzo chętnie. Kolejna truskawka. Mogliby już dać jakieś jabłko, a nie tak cały czas same truskawki. Tutaj weźmiemy sobie tą dwójkę, jest jabłko, dziękuję. Bardzo dobrze. Więc lisek sobie coś je. Lisek też zbliża się do setki, więc niedługo dostaniemy bonus do inty. Chociaż ten bonusik do inty jakoś tutaj nas nie rajcuje, bo tutaj jesteśmy wojownikiem. Gdybyśmy byli magiem, to zawsze chętnie przyjmiemy bonus do inty. Jest item do rozmontowania, super, fantastic, więc troszkę mniej do rozmontowania, dwójka za 13, które to już piwko, dziewiąte, więc tutaj jeszcze się nie musimy bardzo skupiać, żeby utrafić jakąś misję, jeszcze kociołek się trafił i właśnie w tym momencie 1,5 miliarda udaje się zdobyć, więc super. Szkoda, że tu same piątki jeszcze zbugowane, bo 11 to jest bardzo słaba misja za piątkę. Dobra, tutaj dziesiąte piwko już musimy sobie jakoś w miarę ładnie zrobić. Siódemka, piątka, dwójka. Dobra, dwójkę. Ryzykujemy dość mocno, jest kolejna dwójka i podejmujemy ryzyko, jest dwójka. Jest dwójka za 16, fantastycznie. Jeszcze śliwka, ale śliwka chyba już się nam dzisiaj nie przyda. Więc tutaj jest piękna misja, bardzo piękna misja, naprawdę super. Więc to nam się opłaciło na tym piwku. I jeszcze item, który niestety musimy wyrzucić. No i ostatnie piwo. I zobaczymy, co z niego tutaj dostaniemy. Jest na początku tak siódemka i jest jabłko. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I lisek na 93. Więc dzisiaj no raczej mroku nie nakarmimy i może tego. Tej ziemi będzie też problem, bo niestety już kołem zakręciliśmy. Zostało nam 10 minut awki. Tutaj bierzemy dwójkę i jest drewno. Chyba dopiero drugie drewno dzisiaj, więc naprawdę jakoś tutaj nie poszło nam. Dobra, to jest item do rozmontowania i jeszcze ustawia nam dwójkę ta misja. Więc super. I ostatnia misja piękna. Piękna, ta jest najpiękniejsza, więc bierzemy. I jeszcze drewienko, super, fantastycznie, bardzo jestem zadowolony, więc tu możemy sobie na spokojnie ustawić wartę na 10 godzin,
Miliard 700 udało nam się zgromadzić, więc myślę, że to jest naprawdę fajny wynik. Możemy sobie rozdać tutaj wszystko w siłę. Niech tutaj nam ta siłka rośnie. Szkoda, że nie możemy tutaj opróżnić się trochę z tego plecaka, bo byłoby miło mimo wszystko tutaj troszkę więcej tego miejsca mieć. Ciągle czekam na te bronie, ciągle czekam na coś innego, a nie możemy nic takiego ciekawego tutaj dostać. Więc to jest no niestety problem z tą wiedźmą, że ona jest tutaj bardzo, bardzo oparta. Czy ja chcę zostawić tutaj 10 milionów? Chyba nie. Bo tutaj z kopalni złota sobie coś tutaj odbierzemy, więc na razie możemy sobie rozdać do końca statystyki. Trzeba pamiętać, żeby milion sobie zostawić na później, na ulepszenie kopalni. Tutaj oczywiście bohatera nie będziemy teraz zwabiać, bo poczekamy sobie, aż będziemy mieć połowę, to wtedy odbierzemy trochę więcej i będzie też fajniej i sympatycznie. Możemy teraz znowu spróbować kogoś pokonać na arenie. No i znowu podejście pod Carlosa tak naprawdę, bo on tu ma najsłabsze statystyki. No, tym razem się udało, więc jest dobrze. Więc to mamy ogarnięte, zobaczmy. No, ta pupile mnie tutaj bardzo interesują, ale to za 3 minutki. Może uda się coś wygrać u hazardzisty. Ok, zaczynamy od odłamków. Będzie więcej niż 250? Jest 1200, super. To już jest dobrze. Dany dzień można powiedzieć. Jeszcze dorzuci nam trochę dusz, 300 tysięcy. Tutaj nie wiem, czy ja chcę ten kamień. Nie chcę, wolę wziąć odłamki. Może tutaj klepsydry? Niestety też nie. Odłamki może. Dobra, drewno. 7 milionów niech będzie. Klepsydry? Spróbujmy klepsydry może. Kamień, ok. Tutaj może złoto? Niestety. Znowu dają nam. Znowu dają nam kamień i przy okazji dostaliśmy donata, więc akurat nasz kochany wspierający wstrzelił się w moment nagrywania, więc bardzo, bardzo dziękuję za kolejną cegiełkę na peceta. No nie spodziewałem się, że akurat trafisz tutaj w moment nagrywania. Akurat na ekranie się nie pokazało, ale słychać było donata. Więc ja jestem mega, mega szczęśliwy, aż chwilowo sobie tutaj zajrzę, co tutaj się wydarzyło, więc chwilowo przerwa na odcinku, zobaczymy, niech tutaj się dzieje, niech tutaj się dzieje, zobaczmy, kto tutaj się rzucił cegiełką. No, Stasiu, Stasiu jak zwykle o nas pamięta, więc tutaj mega, mega bardzo dziękuję za kolejne wsparcie. Jestem bardzo szczęśliwy z tego. Jeszcze raz Ci dziękuję, Stasiu, za 5 dyszek. Także powoli do przodu z naszym PC-ciorem, ale najważniejsze, że jest do przodu. W ogóle 7 miejsce mamy w tym momencie na wojowniku, to jest dopiero dla mnie niepojęte. To jest szok, ale i tak na pewno spadniemy zaraz, bo możemy zrobić ataki na arenie. Tutaj niecałe 100 milionów dzisiaj zrobiliśmy zapki, więc niedużo, ale zaraz jeszcze może zdobędziemy te 9 za walkę pupili, też będzie spoko. W pupilach niestety za tą przegraną spadliśmy dość sporo, bo byliśmy gdzieś tu wysoko. W ogóle ciekawe jest to, że sporo osób niegrających już jest w połówce pupili. To jest akurat mega, mega śmieszne w tym, bo oni nie robią ataków, a po prostu odbijają się. Ktoś się od nich odbija i są wysoko, nie? Więc to jest naprawdę śmieszne. My tu zaatakujemy sobie wodą, więc lecimy. No i myślę, że raczej powinniśmy dać radę. Pominimy. Super. Jedna pozycja do góry, ale najważniejsze, że plakat zrobiony, także git.
Dobra, tutaj mamy to ogarnięte. Sześciogłowa hydra zaraz padnie. Więc co my tu mamy jeszcze do zrobienia? Chyba wszystko, no bo zagraliśmy u hazardzisty. Na arenie też podziałaliśmy rozmontowań. Chyba nie zrobiliśmy dwóch? Tak, nie zrobiliśmy dwóch, więc już raczej tego nie zrobimy, bo nie mamy z czego. Tutaj też już nic ciekawego nie mam. Klad już nie mam. Pupile ogarnęliśmy tak mniej więcej. Lożków oczywiście nie atakuję, bo nie mam nawet takiej misji, więc nie potrzebuję. No i spoko. Więc tutaj to mamy ogarnięte. Wszystko jest zrobione. Tak jak mówię, o, szóste miejsce nawet już. Fantastycznie. No to niedługo będziemy tam kołować, że tak powiem. No ale top 10 nasze. Tutaj w gildiach miejsce trzecie na razie. W twierdzach wiadomo. Podziemia 64, ale tutaj nam się nigdzie nie śpieszy. In your face, czy dzisiaj poziom bije? Raczej nie. Więc tutaj sobie tylko poczekamy do połowy kopalni i sobie będziemy zbierać. Także tutaj mamy zakręcone. Za 4 dni mamy nowy poziom. I liczę, że będziemy też blisko 461 w tym momencie. Więc jest naprawdę git. Także ja ze swojej strony dziękuję Wam za to, że oglądaliście odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. I bardzo jeszcze raz dziękuję Stasiu za donate'a. I liczę, że inni pójdą Twoim śladem i też dorzucą swoją cegiełkę. No niekoniecznie na odcinku, ale ważne, żeby coś było. Także jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Stasiu, Tobie szczególnie za kolejne 5 dyszek. No i co? No, z mojej strony to dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie o łapce, pamiętajcie o komentarzu. No i oczywiście o subiku. Także miłego dzionka. Trzymajcie się ciepło. I na razie.